No i parę słówek o przebaczeniach, o przebaczeniu. Jak mówię ksiądz, że trzeba przebaczać wszystkim zawsze. Jak to radził dla Pani Marii, dla Matki Boskiej, nawet sam Bóg Wszechmogący Jezus Chrystus. Przebaczać, przebaczać zawsze i wszystkim. No właśnie również też chcę przebaczyć temu księdzu, że za jego lenistwo, że on mówi a nie mówi b, że on mówi tylko o przebaczeniu, że jemu leń popatrzeć i porównać inne zdania w Biblii, które mówią, że trzeba również za dopomogą Ducha Świętego walczyć ze złem, które opęta serce i reszta. A z jego, według jego wiedzy, trzeba przebaczyć i oprawcom, i Angela Merkel, że gwałcą Niemcy. Niemcy powinni przebaczyć, przeprosić u Angela Merkel, że gwałcicieli i gwałcą, i nie wiary, w ogóle nie wiary, a pogaństwa. I księdz, dobry księdz, ale kościoł, który nie chce reform, ten księdz zostaje opętany w niereformowanym ideologicznym zabarwieniu teologii tego kościoła. Można po innemu powiedzieć, ale sens jeden, że lenistwo też grzech i też za to przebaczę, może wyprawię się kiedyś, ale uczyć ludzi, które już na tyle opętane, na tyle ich Duch Święty słaby, i jeszcze uczyć tej słabości dodawać, to naprawdę niegodnie kościołu. On dodaje przykład, że nie będę kłamał, czy siostra Justyna, u której zabili 4 czy 5 dzieci, dziewcząt, pogwałcili, zmasakrowali, jakiś tam zabójca, jakiś maniak, i ona jemu przebaczyła i z tego at once trafiła na niebo. Ona stała świętą, kościołu świętą właśnie, że kościół to zdecydował. I teraz powinni wszyscy postępować jak ta siostra, bo ten zabójca, sprawca, ten maniak paskudny, który zmasakrował jej dzieci, on w więzieniu nawrócił się. Ja tak myślę, niby to nawrócił się. No niech będzie to jak będzie. I wychodzi, że on z więzienia nawrócił się. On nie poszedł sobie dalej masakrować. I siostra jemu wybaczyła, przebaczyła, kiedy on siedział w więzieniu, a nie dalej nadal chodził ludzi i masakrował. To nie znaczy, że nie odpowiadać za swoje czyny, a tylko przebaczać. I co robią żołnierze, kiedy bronią chrześcijaństwo i swój kraj? Oni widzą na celowniku swojego wroga, wroga swojego państwa, ojczyzny i rodzin swoich. I wtedy wykonują strzał, przebaczając, tak, żeby to robić nie ze zła, ale bronić swój kraj.